Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem prałatem, proboszczem tej przesławnej babelskiej katedry, panie marszałku, pani premier, panie premierze, wysocy przedstawiciele parlamentu reprezentujący majestat Rzeczypospolitej, panie wojewodo, panie marszałku, pani kurator, panowie generałowie i oficerowie, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, drodzy siostry i bracia. Od prawie 100 lat, dokładnie od 1925 roku, na prośbę ówczesnego Episkopatu Polski, Stolica Apostolska zgodziła się na to, aby w tym samym dniu, w dniu 3 maja, można było obchodzić uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a jednocześnie modlić się za ojczyznę z okazji uchwalenia ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji, w dniu 3 maja 1791 roku. Możemy zatem powiedzieć, że od tego czasu, w tym samym dniu, czcimy i dziękujemy jednocześnie Bogu za dwie matki, Najświętszą Marię Pannę i Ojczyznę. Pierwsza matka została nam dana przez Zbawiciela, kiedy umierał na krzyżu. Oto matka Twoja, powiedział Chrystus do umiłowanego ucznia. A uczeń, święty Jan w swej Ewangelii napisał: odtąd, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zatem matka dana Kościołowi, by razem z nim była, by razem z nim się modliła, upraszając o moc i łaski Ducha Świętego, jak to było w Wieczerniku. A jednocześnie matka przyjęta przez Kościół. Antyczna tradycja mówi, że apostołowie jeszcze zanim opuścili Jerozolimę i udali się na cały świat zgodnie z posłaniem, poleceniem Chrystusa, często chcieli spotykać się z Marią, by jej słuchać, by na nią patrzeć, by w jej błogosławionej obecności uczyć się miłości i wierności do jej Syna. Przejawem tego, że lud chrześcijański przyjął ją za matkę, jest najstarsza modlitwa, jaka zachowała się w dziejach Kościoła, pochodząca z połowy III wieku. Modlitwa pod Twoją obronę, Subtuum Presidium. Modlitwa odnaleziona w piaskach pustyni przez archeologów, zapisana na papirusie pochodzącym z tamtych jeszcze czasów. Modlitwa ciągle powtarzana przez Boży lud w najrozmaitszych, osobistych i wspólnotowych sprawach, zagrożeniach, ale i także wtedy, kiedy chcieli poprzez nią razem z Chrystusem oddawać Bogu
najwyższą cześć. To właśnie przedłużeniem tego ducha przyjmowania Matki i rozpoznawania ją jako Matkę naszą, całego Kościoła. Wyniknęła inicjatywa z czasów jeszcze Soboru Watykańskiego II, inicjatywa Polskiego Episkopatu pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, by Sobór, a więc cały katolicki świat, uznał Marię jako Matkę Kościoła. Stało się to w roku 1964 i ówczesny papież, dzisiaj święty, Paweł VI ogłosił ją Matką Kościoła w dniu 21 listopada 1964 roku. I zaraz to święto zostało przyjęte przez dwa narody, polski i argentyński. Święto, które w liturgii obchodzimy w poniedziałek po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jak wiemy, rok temu Ojciec Święty Franciszek ogłosił to święto Matki Kościoła jako święto, które powinno być obchodzone w całym Kościele. A wszystko dlatego, że jak pisał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, Maria stała się Matką Kościoła przez oddanie się Jezusowi. Szczytem oddania był krzyż. Maria stojąca pod krzyżem w tym momencie stała się matką wszystkich mających dostąpić odkupienia za cenę śmierci Chrystusa. Stała się matką wszystkich żyjących i matką Kościoła właśnie dlatego, że była oddana Chrystusowi, zwłaszcza w tej szczytowej godzinie miłości na krzyżu. Od tych wydarzeń na Golgocie, a potem od historii pustego Chrystusowego grobu musiało upłynąć ponad 9 wieków, by krzyż Chrystusowy mógł zawitać na ziemi Polan. Wraz ze chrztem Polski w roku 1966 Maria została dana naszemu narodowi. Jakżeż nie wspomnieć tutaj pierwszego znanego nam tekstu poetyckiego napisanego w języku polskim, a jednocześnie polskiej pieśni religijnej, która powstała na przełomie, jak się sądzi, XIII i XIV wieku. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiena Maria. Modlitwa, która stała się wyznaniem wiary, bo pierwsza jej część jest poświęcona Matce Najświętszej, ale druga jej boskiemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Została dana polskiemu narodowi i polskiej ziemi także poprzez te tak liczne kościoły i sanktuaria poświęcone właśnie jej czci, zwłaszcza w tajemnicy jej wniebowzięcia. Łącznie, czy może przede wszystkim, ze słynnym kościołem mariackim w Krakowie i ciągle będącym chlubą naszego miasta i naszej ojczyzny, ołtarzem Vita Sposa. Wraz
właśnie ze sceną zaśnięcia Matki Bożej, a potem jej wniebowzięcia. Dana Polsce, ale też przyjęta przez Polskę, która uznała ją jako swoją matkę i królową. I stąd to pod Grunwaldem, ale także pod Warną, polskie zastępy rycerstwa śpiewały właśnie tę pieśń Bogu Rodzicę. I także wtedy, kiedy były uroczystości koronacyjne Władysława Warneńczyka w tej katedrze, ryt cały odbywał się koronacyjny w języku łacińskim, ale jeden moment był prawdziwie polski. Właśnie śpiewana tutaj wspólnie pieśń Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. To z tej tradycji zawierzenia Matce Najświętszej i ciągłego uznawania tego, że jest z nami i nami się opiekuje, zrodziły się słynne śluby króla Jana Kazimierza w dniu 1 kwietnia 1656 roku, w chwili prawdziwie dla naszego narodu i państwa dramatycznej, szwedzkiego potopu, ale także najeżdżania naszych granic przez inne ówczesne mocarstwa, zwłaszcza Rosję. I wtedy padły te słowa, które stały się dla nas zapisem tamtej chwili, ale jednocześnie uzewnętrzniem tego, co tkwiło głęboko w duszy polskiego narodu. Słowa Jana Kazimierza: za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem, ja, Jan Kazimierz Król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samo siebie, jak i moje królestwo oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwie mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam. Z tej też tradycji ponad wiek później zrodziła się pieśń Konfederatów Barskich. Pieśń, którą przekazał nam później już dzięki swemu geniuszowi poetyckiemu Juliusz Słowacki. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach. Słudzy Maryi. A kiedy znowu nastały trudne czasy dla Polski i polskiego narodu, czasy stalinowskie, powstaje zamysł ślubów jasnogórskich z 26 sierpnia 1956 roku. Prawdziwie proroczy zamysł kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielka Boga Człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Królowo Polski. Gdy upływają 3 wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś
ojców naszych. A w ślad za tym, 50 lat później, 3 lata temu, akt zawierzenia Matce Bożej, związany także z obchodzoną wówczas 1050. rocznicą Chrztu Polski. Akt zawierzenia ze strony polskiego episkopatu. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła rzymskokatolickiego Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego narodu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią, oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Dana nam Matka i przyjęta przez nasz naród, ale dana nam także Matka Ojczyzna, dzięki której jesteśmy tym, kim jesteśmy, bo wyrastamy z tej wspólnoty ziemi polskiej i piękna jej krajobrazów. Łączy nas wspólnota tego samego języka. Rozpoznajemy się we wspólnej, chwalebnej, niekiedy trudnej, momentami wręcz tragicznej historii. A przede wszystkim jesteśmy dzięki tej duchowej wspólnocie dziedzictwa i tradycji, która zawiązała się w roku 966. Ta szczególna więź chrześcijaństwa i Krzyża Chrystusowego z narodem i państwem polskim. My wszyscy właśnie z tego rodzimy się i jesteśmy. Dana nam Matka Ojczyzna. Matka Ojczyzna przyjmowana właśnie jako matka przez Polaków. Rozumiana od wieków jako wspólne dobro. I stąd tak chętnie określana od wieków jako res publica, rzecz publiczna, rzecz wspólna, nasza rzecz. Tak powstała i kształtowała się pierwsza Rzeczypospolita, Rzeczpospolita Szlachecka. Od XVII wieku była to oficjalna nazwa naszego państwa. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy to określenie Respublika, Rzeczypospolita, to pojęcie zostało użyte w chwili trudnej, kiedy Polska szukała jedności po czasach dzielnicowego podziału, kiedy tworzyło się państwo za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy pojawiło się niebezpieczeństwo rozłamu między Małopolską a Wielkopolską i kiedy doszło do próby pogodzenia się z ówczesnym wojewodą, a później starostą wielkopolskim, Maćkiem Borkowicem,
16 lutego 1358 roku w Sieradzu. Właśnie tam, kiedy trzeba było łączyć Polskę, użyto tego słowa Rzeczpospolita, nasza, za którą jesteśmy odpowiedzialni. I kiedy mówię, jesteśmy za nią odpowiedzialni, chcę wskazać na szczególny dramat, napięcie między tak przez Polaków umiłowaną wolnością osobistą, a wspólnym dobrem, którym jest nasza ojczyzna, nasza matka. Bo wolność, którą tak bardzo kochamy i którą miłujemy częstokroć nad życie, to wolność, która wiemy, musi być ciągle na nowo przez nas zdobywana. I staje się przez to naszym osobistym zadaniem, by podejmowane przez nas decyzje były zgodne z obiektywnymi dobrami, o których mówi nam właściwie ukształtowane sumienie. Bo wtedy stajemy się, wtedy spełniamy się, mówiąc językiem Karola Wojtyły, jako osoby. Ale jednocześnie właśnie poprzez właściwe wybory, mające na uwadze nie tylko dobro osobiste, ale dobro wspólne, więcej jeszcze, stawiające niekiedy dobro wspólne ponad dobrem osobistym, wtedy także dzięki tym naszym szlachetnym wyborom rośnie nasza ojczyzna. Stajemy się prawdziwie synami naszej matki, Polski. I wtedy wiemy, jaką ona, Polska, ma w naszych sercach i umysłach wartość. Jest rzeczą znamienną i znowu tutaj wracamy naszą pamięcią historyczną do dawnych czasów, do XII wieku. Gala Anonim, opowiadając o najeździe króla niemieckiego Henryka V na Polski Śląsk i pisząc o bohaterskiej obronie Głogowa, ukazuje jeden bardzo dramatyczny moment. Król niemiecki przegrywa. Chce zachować jakoś twarz. Więc zwraca się do księcia polskiego Bolesława Krzywoustego z żądaniem, aby zapłacił mu 300 grzywien w srebrze jako cenę powrotu do siebie, do Niemiec. A Krzywousty miał mu wtedy odpowiedzieć tak. Bolesław, książę Polski, ofiarowuje cesarzowi pokój, ale nie za cenę denarów. Do waszej cesarskiej woli należy, pozostaje iść dalej na Kraków lub wracać. Lecz po strachem lub dyktując warunki nie znajdziesz u mnie jednego lichego obola. Wolę bowiem w tej chwili stracić Królestwo Polskie, broniąc jej wolności, niż na zawsze spokojnie je zachować w hańbie. Zachować wolność Polski w honorze. Stronić od hańby. To były idee, które sprawiły, że rodziła się podczas Sejmu Wielkiego pod koniec XVIII wieku Konstytucja 3 maja. Ileż było wtedy problemów wewnętrznych, ile prywaty
ze strony magnaterii, zwłaszcza ówczesnej, ile zagrożeń płynących z zewnątrz, głównie od strony Rosji i Prus. A jednak powstaje Konstytucja 3 maja z jej niezwykłą preambułą. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Bo Polacy tamtych czasów, patrioci, zrozumieli, to był ich czas, to była ich chwila, kiedy od nich zależała niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu. A jednocześnie mieli bardzo jasną świadomość hierarchii wartości. Jej wyraz też znajdujemy w preambule tej Konstytucji. Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. A wszystko dlatego, że czuli się odpowiedzialni za los narodu w ręce nasze powierzony. Los narodu i państwa pojmowanego właśnie jako dobro wspólne, dobro powszechne. I dlatego to pragnienie ugruntowania wolności i te jakże szlachetne cele ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Dzisiaj mija 228 lat od tamtych wydarzeń. I znowu jesteśmy, drodzy siostry i bracia, świadkami, ale także uczestnikami dramatu, który rozgrywa się między pragnieniem tego, co nasze, a tym, co musimy naszej matce dać z siebie. To dramat, który odnosi się do Polski jako naszego dobra wspólnego w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej. Zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć jako Polska wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska. Ale także jest to dramat, który się odnosi do dobra wspólnego w wymiarze wewnętrznym. Spór między dążnością do osiągnięcia materialnych, czysto indywidualnych korzyści, a koniecznością opowiedzenia się za wyższymi wartościami, za dobrem całego naszego narodu. I zdając sobie sprawę z tych współczesnych napięć, musimy wrócić do rzeczy fundamentalnych, do dobra wspólnego, jakim jest naród i polskie państwo. Wbrew czysto indywidualistycznej, zatomizowanej koncepcji społeczeństwa, gdzie liczy się i za wszelką cenę jest wynoszony egoizm i interes osobisty. A dalej konieczność dialogu, który zaczyna się od wzajemnego szacunku. A ten szacunek zaczyna się od gotowości
przyjęcia obiektywnej prawdy, a nie fake newsów. I odrzucenia tej polityki, o której słyszeliśmy sądowo niedawno z ust prominentnego polityka, że polityka to kłamstwo, które szybko biegnie, bo trzeba je zastąpić kolejnym kłamstwem. Tak niemożliwe, tak prowadzona polityka uniemożliwia jakikolwiek dialog, jakiekolwiek porozumienie. Tak rozumiana polityka jako troska o dobro wspólne usuwa możliwość jakiegokolwiek sensownego porozumienia się, gdy chodzi o dobro ojczyzny. A po trzecie, trzeba wrócić do ducha solidarności i solidaryzmu. Tego ducha, o którym pisał w liście do Galatów święty Paweł. Jeden drugiego brzemiona noście. I tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. To właśnie do tych słów świętego Pawła nawiązał w roku 1987 Jan Paweł II, kiedy w swojej trzeciej pielgrzymce do ojczystego kraju zawitał do Gdańska na zaspę. I mówił wtedy, nawiązując do apostoła narodów, jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesiono razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciwko drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się naprzód walka, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Do tych trzech zasad dobra wspólnego, dialogu i solidarności dochodzi jeszcze jedna zasada, najbardziej głęboka i najbardziej fundamentalna. Miłość. Polacy uczyli się miłości do Polski poprzez miłość do swej matki i królowej. I wzorem tej miłości do naszej pani i wyrazem codziennie składanym jest apel jasnogórski ze słynnymi słowami: jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. 40 lat temu, tu w Krakowie na Błoniach, kończąc swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny, Jan Paweł II na koniec swojej homilii zwrócił się z apelem do Polaków. Z apelem, który zawiera właśnie te trzy odniesienia. O tym, że się jest przy, że się pamięta i się czuwa.
Ten apel do Polaków Jan Paweł II rozpoczął szczególną preambułą, będącą wyznaniem jego miłości do ojczyzny. Mówił wtedy: dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę. Jestem przy Tobie. Być przy Polsce, naszej Matce Ojczyźnie. Dalsze słowa papieża. Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przywieli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Pamiętam. Pamiętać o Polsce poprzez pamięć o ich świętych patronach. W nich szukać ratunku i wzoru do życia. Proszę Was, oto przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Boga Rodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć o świętym Wojciechu, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć świętego Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Czuwam. Czuwać nad sobą poprzez zatroskanie o to, jaka jest moja osobista więź z Chrystusem. Proszę Was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Drodzy siostry i bracia, kiedy gromadzimy się tutaj razem, w ten dzień naszych świętych matek, Maryi Królowej Polski i Matki Ojczyzny, zanosimy te same modlitwy, które znajdujemy w dzisiejszej brewiarzowej godzinie czytań. Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością. Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie. Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Boga Rodzico. Amen.